gdyby się pomylono przy obliczaniu wyników i Marion zająłby drugie miejsce, a bym wręczono przez pomyłkę miejsce punktów za pierwsze miejsce, Marion by punkt oddał. Nie przyjąłby go. Taki był. Thank you.
niewiele wspólnego. To się robi cyrk. To jest biznes, dokładnie. To wtedy był sport w czystej postaci. Nie było zadzierania nosa. Jeżeli ktoś potrzebował pomocy z obcej ekipy, to ją dostawał. Jak ktoś jechał podobnym samochodem jak Marian i trzeba było pożyczyć wahacz czy kółośkę, nie było problemu, nie było odmowy. Jeżeli coś takiego było na stanie, to absolutnie, w każdej chwili. Czy kanister paliwa, bo dziś serwis nie dojechał. To były czasy, kiedy sport był sportem. Ja ucząc się, zaczynając moją karierę sportową, pierwszy mój kontakt ze sportem i tak dalej, to wszystko właśnie w tych czasach. Ja bardzo chciałbym, żeby ten sport w takiej postaci wrócił, żeby był czymś czystym, tak jak to było za czasów Mariana, za czasów jego sukcesów. To było po prostu, to była przyjaźń, to była rywalizacja sportowa, ale nie było zawiści, nie było jakichś wojenek takich tam prywatnych i tak dalej. To po prostu było coś wspaniałego i ludzie, którzy pamiętają Mariana z tamtych czasów, wiedzą, że on był po prostu takim czystym, uczciwym sportowcem. To był człowiekiem, który gdyby się pomylono przy obliczaniu wyników i Marian zająłby drugie miejsce, aby mu wręczono przez pomyłkę puchar za pierwsze miejsce, Marian by ten puchar oddał, nie przyjąłby go. Taki był.